Czy wiesz, jak budować swoją listę mailingową i czy w ogóle ona jest Ci do czegokolwiek potrzebna? Otóż nazywam się Joanna Sitarz i za chwilę właśnie odpowiem Ci na te pytania. Zajmuję się biznesem w internecie już od dłuższego czasu, od 2010 roku robię to cały czas, ale od 2014 dopiero jakby zaczęłam generować dochód jakikolwiek z tego, co robiłam. I powiem Ci jedno. W czasach, kiedy zaczynałam, bardzo mi wpojono do głowy, że lista mailingowa, adresowa jest najważniejsza i że należy ją budować. I powiem Ci, że ja wtedy pojęcia nie miałam, jak w ogóle na tym zarabiać i po co mi ta lista, w sensie jak ja mam po tym, co mam z nią robić. I nie wiedziałam tego, natomiast na całe szczęście tak mi różni marketerzy, ludzie, którzy szkolili wtedy, uczyli, dzielili się wiedzą, bo sami zarabiali właśnie w ten sposób, wbili mi to do głowy, że trzeba mieć listę mailingową, więc ja od samego początku, od 2010 roku robiłam to, żeby budować listę mailingową, nie mając nawet pojęcia, co właściwie z nią zrobię. Od tamtego czasu, kiedy budowałam listę mailingową, są do tej pory i niejednokrotnie coś ode mnie już kupili lub działali ze mną w jakimś biznesie, który reklamowałam. I po co Ci ta lista mailingowa? Otóż no właśnie po to, żeby móc później to zmonetyzować. Ja właśnie zaczęłam od tego i rozdawałam po prostu darmową wiedzę, dzieliłam się tym, co sama umiem, w zamian za to, żeby się ktoś zapisał na moją listę mailingową. Nie wiedziałam, tak jak Ci powiedziałam, jak na tym zarabiać, ale wiedziałam, że muszę zbierać te adresy e-mail. Teraz lista mailingowa pozwoli Ci przetrwać w czasach, kiedy Twoje źródła ruchu mają jakieś zmiany i to się dzieje non-stop. Na przykład, jeżeli nie miałbyś listy mailingowej i opierałbyś tylko i wyłącznie swój ruch na tym, że robisz jakieś posty na grupach na Facebooku, czy to już darmowe sposoby, czy płatne, czy na przykład nagrywasz jakieś filmy na YouTubie, wrzucasz na YouTube i nie budujesz listy, tylko dajesz bezpośrednio na przykład do jakiejś swojej oferty, ale nie do listy mailingowej, tylko do oferty, to w tym momencie bardzo, ale to bardzo dużo tracisz, ponieważ w tym momencie jedynie zbierasz listę klientów, czyli ci, którzy ewentualnie zdecydują się bezpośrednio kupić. Jeśli nie kierujesz na zapis na listę mailingową, czyli żeby pobrać adres e-mail, tylko kierujesz bezpośrednio do jakiejś oferty. Na przykład, jeśli polecasz jakiś program, biznes, MLM i tak dalej, błędem jest polecać od razu, kierować na stronę tego swojego biznesu, czy na przykład stronę firmową, jakiejś firmy MLM, w której działasz, czyli bezpośrednio albo na jakiś produkt na przykład, który oni sprzedają, czy usługę, bezpośrednio po prostu pomijasz listę mailingową, tylko kierujesz tam. To jest bardzo, ale to bardzo nieskuteczne działanie i w tym momencie, jeżeli cokolwiek dana platforma, z której korzystasz, czyli na przykład YouTube, Facebook, czy Google, AdWords, jakiekolwiek inne formy, czy fora, cokolwiek, wprowadzą jakieś zmiany i na przykład zakażą Ci tego typu postów, to Ty w tym momencie natychmiast masz urwane źródło swojego ruchu. Nie mając listy mailingowej, nie masz alternatywy żadnej. Budując listę mailingową, jeżeli jakikolwiek portal, w którym się w ten sposób reklamujesz, że właśnie nagrywasz jakieś wideo i pod tym wideo dajesz link do strony, ale tam już właśnie po to, żeby przechwycić ten adres e-mailowy. Jeżeli zaczniesz to robić w taki sposób i te portale zmienią jakąkolwiek politykę, to Tobie zostaje cały czas ta lista mailingowa, którą przez ten cały czas robiąc to i robiąc, czyli kierując zamiast do oferty, kierując na stronę przechwytującą, cały czas budujesz sobie tą listę mailingową. Co Ci to da? To Ci pozwala uniezależnić się od wszelkich portali, ponieważ jesteś w stanie wtedy po prostu napisać maila do swojej listy mailingowej, za co nikomu nie płacisz i na przykład zareklamować swój jakiś biznes, swój produkt, czy obcy produkt, czy obcą usługę i na tym zarobić. Bo masz listę mailingową zbieraną przez jakiś czas i masz tych wszystkich maile tych wszystkich ludzi, którzy się czymś zainteresowali, co Ty robisz i możesz do nich napisać maila. Nie musisz się wtedy prosić o YouTube'a, Facebooka czy kogokolwiek, żeby pisać maila, bo to jest Twoja lista mailingowa. Owszem, zbierasz tą listę za pośrednictwem właśnie z wykorzystaniem źródeł ruchu płatnych albo darmowych z YouTube'a, z Facebooka i tak dalej.
Jak najbardziej, ale właśnie nie poprzestajesz tylko na tym. Nie tylko na tym, żeby mieć subskrybentów na YouTubie, nie tylko na tym, żeby mieć osoby, które lubią Twój fanpage na fanpage'u, tylko to po prostu zbierasz ich do swojej listy mailingowej. To jest tak ogromnie istotne, żeby tą listę mailingową swoją mieć. Bo jeżeli cokolwiek się zmieni, to Ty masz swoją listę mailingową i zawsze możesz wysłać do nich mailing. Kolejna rzecz to jest zwróć uwagę na to, że w każdym biznesie, nie tylko online, ale w ogóle w każdym biznesie, najważniejsze jest, żeby mieć jakichś klientów, którzy od Ciebie kupią coś. Czy to będzie coś Twojego, czy to będzie coś, co Ty polecasz i odsprzedajesz. Jeżeli mówimy w biznesie tradycyjnym, to przecież na tym to właśnie polega, że kupujemy coś z hurtowni i sprzedajemy coś, naliczając swoją marżę i na tym zarabiamy. W internecie jest dokładnie tak samo. Mamy na przykład jesteśmy w jakimś MLM-ie, mamy jakiś produkt, sprzedajemy ten produkt, narzucając marżę i na tym zarabiamy. Lub też budujemy strukturę, zapraszamy nowe osoby. No więc też to jest obca jakaś usługa, obca, nie nasze, nie myśmy tego nie wymyślili, tak? Dokładnie działa to w ten sam sposób. I teraz, jakby to wszystko funkcjonowało, jakbyś nie miał klientów, czyli odbiorców właśnie tego wszystkiego? No nie funkcjonowałoby właśnie. Więc w każdym biznesie ważna jest lista klientów. A właśnie lista mailingowa to jest po prostu lista Twoich potencjalnych klientów, jak i też klientów oczywiście, później zostają klientami, ale przede wszystkim potencjalnych klientów. To są ludzie, którzy są jakoś w jakikolwiek sposób zainteresowani tym, co Ty sprzedajesz. Może nie bezpośrednio, ale pośrednio interesują się czymś i jesteś w stanie im pokazać, że dla nich ten produkt czy ta usługa, którą Ty masz, byłaby przydatna, bo oni interesują się w jakiś sposób czymś bardzo podobnym. I dlatego tą listę musisz mieć, po prostu musisz ją mieć, to jest podstawa, to jest krew w każdym biznesie. I teraz są ludzie, którzy mówią, że ludzie nie lubią czytać maili i ludzie nie lubią i to jest już przeżytek i tak dalej. Otóż nic bardziej mylnego. Zgodzę się z tym, że ludzie nie lubią czytać maili, nie lubią być zasypiwani mailami, ale tylko takimi, których nie chcą, których się nie spodziewają, które są dla nich spamem i tylko muszą ciągle do kosza to wrzucać. Ich to denerwuje. Ale co innego jest, kiedy człowiek się spodziewa, czeka na maila, on po prostu na to czeka. On sam podał swój adres e-mailowy po to, żeby dostać informację jakąś konkretną na swój adres e-mail. On na tego maila czeka, on odświeża, on patrzy, czy ten mail już przyszedł, tak? Albo jeżeli już właśnie się zapisał i dostał tę informację, była dla niego fajna i wie, że dostaje ją od Kowalskiego, to jak następnym razem Kowalski do niego zapisze, to nie jest dla niego spam. To jest mail, na który on czeka, którego on otworzy, powie: okej, Kowalski do mnie ostatnio fajne rzeczy napisał, teraz na pewno też coś fajnego pisze, więc przeczytam. I taki marketing działa. Marketing, kiedy Ty kupujesz sobie listę mailingową i wysyłasz do ludzi maile, to nie działa. To jest właśnie wtedy, ten człowiek się nie spodziewa tego maila, on go nie chce, on się tym w ogóle może nawet wcale nie interesuje, co Ty do niego piszesz i dla niego to jest po prostu denerwujące i on musi to wyrzucać do śmieci albo klikać, że rezygnuje z subskrypcji. Tego nie rób, bo to nie działa. Jedynie lista mailingowa Twoja, lista mailingowa Twoja, zebrana przez Ciebie, dla osób, które interesują się tym, co Ty robisz lub pobocznymi tematami, które jesteś w stanie powiązać tak, żeby na tym w jakiś sposób zarobić później, to działa. Tylko wtedy, kiedy ludzie chcą czytać Twoje maile, a będą już chcieli czytać wtedy, kiedy sami zapiszą się na te listy mailingowe, kiedy sami na nich są z własnej woli i kiedy sami decydują, że to, co dla nich wysyłasz, jest wartościowe, jest dla nich pomocne i oni chcą tego więcej. Wtedy lista mailingowa jest wartościowa i ludzie czytają maile. I teraz przygotowałam dla Ciebie taki PDF. 5 rzeczy, co trzeba opanować, aby budować listę mailingową. Jest to bardzo krótki PDF, gdzie są dokładnie wypisane 5 takich etapów, od czego w ogóle zacząć, poprzez co przejść, czego się nauczyć, żeby zacząć budować listę mailingową. Najpierw naucz się po prostu budować listę mailingową, potem się nauczysz, jak na tym zarabiać, ale najpierw, po pierwsze, co zrób, to naucz się budować listę mailingową i miej wpojone do głowy, że lista mailingowa działa i jest najważniejsza, pod warunkiem, że Ty ją budujesz, a nie kupujesz od nikogo i że Ty
dajesz tym ludziom na tej liście mailingowej jakąś wartość w zamian właśnie za to, że oni na tej liście mailingowej twojej są. Także to jest bardzo, ale to bardzo istotne. I to właśnie wyjaśniam w swoim poradniku. I ten poradnik jest do pobrania w zamian za twój adres e-mail. Oczywiście, ponieważ interesują mnie tylko i wyłącznie osoby, których to interesuje. Nie interesują mnie adresy mailowe osób, które twierdzą, że to w ogóle ich nie interesuje, to nie jest dla nich temat. Takich adresów e-mailowych ja nie chcę i takim też osobom ja nie będę wysyłać na siłę takiego PDF-a, bo po co im to, jeżeli oni się interesują ogrodnictwem? A ja o ogrodnictwie niczego nie wiem i nie jestem w stanie ich niczego nauczyć. W związku z tym mnie interesują tylko ludzie tacy, którzy dążą do tego, aby pracować w domu, aby pracować przez internet, aby zbudować swój biznes tak, żeby założyć sobie firmę i żeby ich firma mieściła się w laptopie, tak jak moja, żeby być nieuzależnionym od nikogo, wolnym, móc pracować w czasie, kiedy się podoba i robić to, co się podoba, tak jak ja. I jeśli ty jesteś właśnie taką osobą i jesteś na tej drodze nauki, jak do tego dojść, to jest właśnie informacja dla ciebie, jedna z bardziej podstawowych. Więc wtedy potrzebuję twój adres e-mail po to, żeby ci wysłać więcej różnych wartościowych informacji, więc jeśli chcesz dostać ten poradnik, no to po prostu podaj swój adres e-mail, dostaniesz ode mnie ten poradnik i na pewno dostaniesz ode mnie różne inne informacje na temat tego, co robię, jak ja zarabiam i na pewno też o liście mailingowej wiele tematów. Także zapraszam ciebie, jeśli jesteś właśnie taką osobą z mojej grupy docelowej. Podaj adres e-mail, abym mogła wysłać ci teraz ten poradnik. Dzięki w takim razie na teraz. Trzymaj się. Wszystkiego dobrego. Cześć.